Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witamy wszystkich. Jakiś czas już nie było filmu, ale w końcu się zmobilizowaliśmy i dzisiaj jesteśmy nad Odrą. Mamy zamiar złowić jakiegoś szczupaka. Może trafi się jakiś sandaczyk. Janusz mówi, że wczoraj był. Mówi, że szczupaki biorą. Ile złapałeś? Dwa. Jednego, bo ja drugi się skończył. No ale to jakieś tam brania były i to dość fajne szczupaki. Teraz jesteśmy na główce kanałowej, czyli na ujściu kanału. Kanał tutaj wpada do Odry. Bywamy tutaj bardzo często. Dzisiaj będziemy łowić na gumy, ewentualnie na woblerki, może na koguty. Zobaczymy, czy jakieś rybki będą. Dzisiaj jest bardzo pochmurnie, czyli mamy pogodę dość fajną. No, jak na razie przyszliśmy, było widać, jakieś pojedyncze ryby się spławiają. Jesteśmy pozytywnie nastawieni i zaczynamy. Knoju. Z czym poszedł? No cały. Bo już mówiłem, że stalki nie ma. A bo ty bez stalki. I odgryz? Janek, pamiętaj, jak ja ten, to będzie kolejny. No w sumie jesteśmy około 10 minut, nie? A już pierwsze branie. Daj mi stalki. No nie mam jedną sztukę, mam jedną na tym i jedną na tym. Jest ryba, ale z daleka ci wziął bardzo, nie? Z zagłówki. Aż z zagłówki? No. Tam spod drugiej? A, bo ty wypuściłeś aż pod ten, tak? No. Chyba sandaczyk, nie? Bo tak bije. Zobaczymy, tak. Wydaje mi się, że... Albo boleń. Albo może być bolasek. Nie, mi się wydaje, że sandaczyk będzie nieduży. Powiedz sobie, jak węgorz ty suma sięgnąłeś. No, łapa, tu ciężko. No boli, ja wiem. Daj de kawałek. Zaraz zobaczymy, co to. Nie, mi się wydaje, że sandaczyk nieduży, wiesz, tak jakoś. Boleń. O. I na gumę normalnie strzelił? No. To fajny bolasek, myślę, że coś koło 50 paru albo nawet 60. Masz farta, nie masz stalki, dlatego woleń, to dlatego. Wezmę. Poczekaj. Chcę się poślizgnąć. No, fajny bolasek. Powiedziałem, że on będzie... Pokaż, jak się wczepił. Za dolną. Czekaj, pokaż jeszcze, jaka przynęta dokładnie. Widać? Widać, no. Takie kopytko. Trzymaj, pokaż się, Janusz. Z rybką.
No daj troszeczkę wyżej. No myślę coś koło 50 na pewno. 50 parę. No ekstra. Strasznie zimno dzisiaj, okropnie, nie? Daję po rękach. O. Możecie zobaczyć, łowimy tutaj w takiej odległości od mostu. To jest nasz duży most w Krośnie przez Odrę. W sumie bolem wziął Januszowi aż tam pod drugą główką. Chyba prawie z napływu, można powiedzieć, nie? Gdzie? Co? Fort. Nie do napływu? Ja widziałem z daleka go ciągłeś, bardzo daleko. Co? Nie denerwuj mnie. Ja na razie łowię na kogucika, odkąd przyszliśmy. W sumie na razie bez efektów. Janek puścił mojego szczupaczka. Nie miej Janusz do nikogo pretensji. Zmienię sobie przynętę. Na razie łowiłem na takiego kogucika mojej produkcji. Zmienimy sobie na jakąś gumę. O, dla mnie świetne gumy Fati Dragona. Szczerze powiem, że według mnie są to chyba najlepsze gumy z serii Dragona. Oczywiście lubię jeszcze Reno Killery, ale Fati się zakochałem, są po prostu świetne. Bez porównania. O, albo nie, założymy sobie Predatorka Maximusa. Świetnie pracująca guma. Robiąca bardzo dużo zamieszania w wodzie, co jest bardzo ważne. Niesamowicie macha ogonem. Ma wielkie kopyto. Kontynuujemy łowienie tą gumą. Druga ryba. Oj, chyba ciutkę większy będzie, nie? Uważaj, masz dziurę z tyłu, jakbyś się cofał. Słyszysz, Janek? Nie denerwuj mnie nawet. Ale w razie czego mogę zwalić, że nagrywałem. No nie mów, że drugi boleń będzie. Jak przeczuwasz, kolego? Nie, słabo idzie. Podejdę kawałek tutaj. Drugi boleń. Oj, ten większy. Nie, podbiorę ci, czekaj. Ja lubię podbierać ryby. Popuść mu lekko. O Jezu. O, panie kolego. Czekaj, przejdę nad moją wędką, żeby nie... Panie kolego, przecież to jest dobre 2 kilo, jak nie więcej.
Też za dolną. I też za dolną wargę. I w sumie ile rzutów zrobiłeś? Z 5? Nawet nie, chyba czy... Drugi rzut po tamtym? Nie no, świetny boleń. No dwa no. Pokaż go do góry. Co? Ma coś pod pyskiem? Pokaż. Ktoś chyba zahaczył. Nie bił. On już chyba był na wędce, mi się wydaje. Co nie? No. Bo ma rozerwaną wargę. No, zostaw mu to. Niech się nie boi. Oj, troszkę się powrócił. Wytrzyj go lekko o trawę. Tylko tak, żeby śluzu nie stracił. Chodź na kij. Chodź, kucnij. No, kapitalna rybka, fajna. Drugi boleń, panie kolego. Do 3 razy sztuka. A fajnie trzeciego i więcej z tą na ryby nie idę. No, gratuluję. Raz był złowiony. Elo. Wcześniej ktoś go miał na wędce. Teraz może ktoś trzeci raz go dopadnie. Jakby co, to ja ten, nagrywałem, dlatego nic nie złowiłem. Pokaż. I na takie kopytko niepozornie wyglądające, nie? Może się tam na krzywy wbije do ciebie. A wygiął ci hak trochę. No nic, zobaczymy jeszcze tutaj. Janusz będzie puszczał tak samo jak puszcza. Bo fajnie. Dwa bolki na gumę. A ja sobie obłowię predatorkiem, tak jak mówiłem. Janusz ma właśnie wielką rybę. Powiedziałbym, że wręcz... No teraz już tak nie stawia oporu, ale pierwszy ten to było niezłe, nie? Co nie? I znowu w tym samym miejscu, na tą samą gumę? Dobra, podejdź tu bliżej. Słyszysz, Janosik? No to podejdź tu bliżej, bo ja muszę latać z wędką, ja mam rzucone, puszczone też tam. Przejdziesz tutaj? Gdzie? Tu, o, bliżej. Bo zaraz się pokaże, kamera na wodę. Co tym razem? Nie wierzę. Ty kłusowniku jeden. Rozpiór za dupę. Widzicie? Tak naprawdę łowimy ryby. Laps. Ty kurde. Jeśli ktoś nie wie, co to jest za ryba rozpiór. Rozpiór to jest coś takiego jak leszcz. Tylko ta ryba, z tego co mi wiadomo, wchodzi do odry na tarło. I można ją poławiać w odrze w okresie letnim. Więc już jest październik. Więc i tak, że tak długo jeszcze tutaj przebywała. Aczkolwiek nie ukrywam tego, że zawsze jak coś złowimy, to za dupę. Na łowcy. Lecimy na kolejną główkę. Tutaj byliśmy ile, Janusz? Godzinkę? Może godzinkę, może ciutkę więcej. Lecimy zobaczyć troszeczkę dalej. Jest dzisiaj strasznie zimno, jak wychodziłem, znowu było 6 stopni. Przypuszczam, że w nocy może być przymrozek. Tutaj, Janek, próbujemy? Rzucimy kilka razy? Możemy rzucić. No, będziemy tak schodzić sobie po główkach. Będziemy szli w górę odry, w stronę mostu. Jest ryba w pierwszym rzucie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Janusz, wyjdź. Proszę cię. Co ty masz, powiedz mi, do tych boleni dzisiaj? Powiesz mi? Nie. Pokaż tego. Big fish. Big.
Na szczupaka, fach. Nie wierzę, trzy bolenie dzisiaj już. Coś dzisiaj jest, że te bolenie tak tłuką. Nie próbowałem na boleniówki, ale myślę, że może i byłoby warto, jeśli tak. No, pod drugą główką chodzą. Przeszliśmy jeszcze dwa miejsca. Nie było nic. Ja na razie bez ryby. Janusz zaraz zwija do domu, bo jest strasznie zimno. Myślę, że ja jeszcze przejdę kilka miejsc, zobaczę sam. Bo fajnie się zapowiadało. Ja jak zwykle, czyli nic. Janek znowu. Więc ja obejdę jeszcze kilka główek sam. A Janusz będzie śmigał. Tak więc... Piękne branie było przed chwilą. Guma w tym miejscu przy główce cała rozwalona. Tym razem na lunkera, shaker. No nic, może powtórzy. Spadam już do domu. Niestety ja dzisiaj bez ryb. Miałem zaledwie dwa brania na ujściu. Jedno tutaj pokazywałem, guma rozcięta. No Janek dzisiaj dał popis, coś tam złapał. Ja przeszedłem kilka główek. Niestety nie było nic kompletnie. Nie wiem, nie jest mi dzisiaj po prostu może pisane. Więc kończę łowienie i do zobaczenia.